posiadamy w chwili obecnej. I dzisiaj próbowałem sobie rysunek narysować, tak żeby się przygotować, ale i tak pewnie będę go poprawiać razem z wami, tak? Żeby zbudować tą lepszą wersję tego rysunku, bardziej wymowną, tak? No dobrze, to ja sobie pozwolę na to przełączyć. No dobra, to posłuchajcie, zrobimy tak. Przede wszystkim chcielibyśmy narysować jakiś interfejs między jądrem a całą resztą świata. Tak? No to ja wnioskuję, żeby ją narysować tutaj. Tutaj sobie coś zrobimy, zaraz powiem, o co chodzi. I ona będzie się tak długo ciągnęła. I tutaj powiemy, że dalej tutaj jest już inny świat. Za tą krawędzią jest już inny świat. Co to reprezentuje? No to dobrze, to spokojnie, no bo to... Tutaj będzie user space. Tak? I na razie przy naszych rozważaniach zakładamy, że mamy tylko jeden rdzeń do obsługi, że mamy system z jednym rdzeniem, bo więcej rdzeni, więcej złożoności, a my na razie chcemy zacząć od czegoś podstawowego, prawda? No to na co będzie podzielony ten user space? Nie wiadomo, co w user space istnieje. Jest takie duże byty, takie bardzo duże byty. Co? O taski procesy. A nie ma czegoś takiego jak task w Linuxie. Są procesy. Ale są procesy. No to są. Jak to jest przy ten task struct, nie? Ale my mówimy o user space. W user space task struct ani żadne inne struktury jądra nie istnieją, prawda? To chyba wątki jeszcze tak chyba. No dobra, no to co? To byśmy musieli wątki tutaj jeszcze narysować, prawda? Być może tutaj tych procesów jest dużo. Prawda? Czyli to tak abstrakcję można mi. Tak, no rysunek jakiś taką abstrakcyjnie, jak sobie to troszeczkę wyobrażamy. No więc ja sugeruję, żeby jak wątki będziemy rysować, to żebyśmy tak rysowali. I to może być dziwne przez chwileczkę, czemu w taki sposób. No powiedzmy, że dwuwątkowy jest ten proces, tak? Bo to są wątki, w sensie takie, że tu jest jakiś ciąg instrukcji, ale każdy wątek ma do siebie podczepiony stos. Tak? I każdy wątek ma swój. Tutaj jest user stack 1, user stack 2, a tu jest user thread 1, user thread 2, tak? No i to jest jakiś proces 1, tu jest ich więcej. No jest jakiś proces PK, w którym też sobie jakiś tam istnieje US. Nie wiem, musiałbym jakąś literkę wymyśleć, L, L na to i on sobie tutaj istnieje. Znaczy, tak? Może architektura, na jakiej jesteśmy, nas nie interesuje. Tutaj, czyli tutaj jest user space, tak? I tutaj jest jakaś taka twarda bariera do przejścia, tak? Twarda bariera do przejścia o. No tutaj też jest jakaś twarda bariera, żeby przełączyć się między jednym procesem a drugim, tak? Żeby nasz procesor wyszedł stąd i zawitał do tego drugiego procesu. To też musimy coś ciekawego zrobić, tak? Ale tak sobie to na razie narysujmy, tak? A to czym jest ten rezystor w końcu? Co? Ten rezystor czym jest w końcu? To? Nie, to pudełeczko. To? Tak. To będzie nasz interfejs do jądra. Okay. Przez to będziemy przechodzić, tak? Żeby znaleźć się w jądrze. A tutaj zareprezentuję sobie to w postaci takiego układu z nóżkami, prawda? Tutaj będzie załóżmy jakiś kontroler przerwań, tak? Interrupt controller, tak go nazwijmy, prawda? No i to tutaj też będzie jakaś twarda granica, ale ona jest inna. To jest jakby widać, że ten sprzęt to jest coś innego od software'u, prawda? Więc być może tutaj powinienem jeszcze to podkreślić jakąś czerwoną linią, że to jest taka naprawdę granica, prawda? Ale jak sobie pomyślimy o tym, skąd nam przybywają zdarzenia, to nam przybywają zdarzenia z jakichś drutów podpiętych do interrupt kontrolera, tak? I one coś nam będą powodowały, a inne zdarzenia to będą nam te wątki, które tutaj zasiedlają ten aktywny proces, bo to jest aktywny proces i co więcej, ponieważ my mamy system jednoprocesorowy, na razie zakładamy, to możemy sobie założyć, że jest dokładnie jeden wątek aktywny, tak? To jest ten nasz wątek aktywny. Okay? On wykonuje instrukcje, więc jeżeli będzie jakaś komunikacja szła, no to po prostu jakieś instrukcje z niego będą, prawda, przechodziły sobie przez tą barierę do jądra i będą wnikać do jądra. Tak samo tutaj, jak będą przechodziły jakieś zdarzenia, przypuśćmy nawet, że tak to narysujmy, prawda?
żeby to w pewnym sensie odzwierciedlać to, co jest w RISC-V, bo mamy tylko jedno przerwanie zewnętrzne, tak? No mamy tutaj jeszcze tego naszego, mamy jeszcze tego naszego timera, prawda? Podpiętego na drugim drucie, prawda? I te dwa widzimy tam w jakimś rejestrze i już. Bo co jest pod spodem? Pod spodem jest taka niewielka część jądra, która się nazywa dispatcherem. To jest nasz dispatcher, tak? Dispatcher. I on jest naprawdę niewielki. I on jest gdzieś tutaj. To jest taka cieniutka warstewka, tak? I jego głównymi zadaniami. Tak myślicie, co jest jego głównym zadaniem? Wybierać następny proces uchwały, tak do wykonania. Trochę tak. Trochę tak, ale przede wszystkim jego zadaniem jest co? Załadować kontekst. Zapisać i załadować kontekst, tak? Czyli jak wchodzimy tutaj, tak? Czyli mogę sobie narysować, nie wiem, załóżmy, że ten mój wątek wchodzi tutaj, prawda? No to ten fragment, który tutaj on wykona, prawda? On może coś wiąże zrobić, zawrócić, po czym wrócić tutaj w to miejsce. Czyli na przykład syskola zrobi, prawda? No to tutaj na tej krawędzi będzie robił load, na tej będzie robił save, a na tej będzie robił loada. Czy zawsze jak robimy syskola, to zawsze to się dzieje? Tak. No bo musimy cały ten kontekst, w którym tutaj to było, sobie zachować, tak? Czyli ten wątek, okej. Okay. Co my jeszcze wiemy ciekawego o dispatcherze? Bo wiemy o tym kodzie, może inaczej, o tym kodzie, który się tutaj wykonuje. Można wybrać inny proces. Tak, ale on działa w jakimś szczególnym kontekście. Że jakbyśmy zobaczyli sobie na jego środowisko wykonania jakieś niezmienniki, to tutaj jest spełniony jakiś niezmiennik, że cały ten kod wykonuje się... No, kod się, ale względem czego? No względem jakiejś operacji rdzennika. No ale mamy przecież jeden rdzeń. Mamy jeden rdzeń, jeden procesor, tu nie ma żadnego innego procesora, który mógłby wykonywać jakąś inną instrukcję. To tu jesteśmy jedynymi. Coś odnośnie tego, że nie możemy tego przerwać przerwaniami? Tak. Bo jak my zapisujemy kontekst, czy odtwarzamy kontekst, to chcemy to zrobić w całości. No bo jak w trakcie zapisywania kontekstu znowu byśmy to przerwali i znowu zapisali, no to byśmy taki nie wiadomo w jakim stanie zapisali ten kontekst, prawda? Więc tu w tym regionie jądra obowiązuje niezmiennik ERQDisable, tak? W tym regionie jądra to obowiązuje, tak? Czyli cokolwiek tutaj się dzieje, to się dzieje na wyłączonych przerwach. A jeszcze raz, czego dokładnie jest skrót IRQ? Interrupt request. Warto zapamiętać te skróty, dlatego że one się bardzo często później będą pojawiać. No, wszędzie w źródłach, wszędzie. Interrupt request. Tak, no, pisze się skrótowo IRQ, no można pisać INTR, prawda, jak zwał, tak zwał, prawda, no, to są powszechnie używane skróty, tak. Więc wiemy, że ten dispatcher to on będzie jeszcze coś ciekawego robił, prawda. Czyli w tym regionie jądra mamy wyłączone przerwanie, dajmy na to INTR, prawda, INTR DISABLE. Mamy wyłączone przerwanie, to my pamiętamy, co on tutaj musi zrobić, zanim włączy przerwania. Co musimy zrobić? No, a nazwa dispatcher, z czym wam się kojarzy? Dispatch. Z jakichś języków obiektowych może wam się coś kojarzy. Dispatch. Coś powinien jakąś konkretną rzecz uruchomić, gdyby miał jakąś tabelę wyborów. Co on może zrobić, ten dispatcher, jak przekraczamy tą granicę? Wybrać funkcję w kernelu, do której skaczamy. Wybrać funkcję? Dokładnie. A jakie mamy wydzielone funkcje? Jedna. Tak, no to obsługa syskoli. Jakaś obsługa syskoli. Obsługa przerwania. Najpierw się zastanówmy, bo będziemy jeszcze stąd wchodzić. I też będziemy lądować w dispatcherze, prawda? No jakaś obsługa pułapek, tak?
No pułapek, prawda? Czyli traps. Te trapsy będziemy robić. Coś tutaj jeszcze ciekawego było? A czym się różnią? Bo chyba się uczyliśmy, że skole są trapsy, tak? Tak, ale skole teraz będziemy traktować tak trochę w bardziej sposób uprzywilejowany. Dlatego, jest przykład trapsa, który nie jest skole? Breakpoint. Okej. Tak, no błąd strony też, tak? No tak, tak, tylko że, tak naprawdę to no nie do końca, no bo trapsy. Nadal te dwie rzeczy, to znaczy się syskol jest trapsem, jest szczególnym przypadkiem, ale my go wyróżniamy, bo on jest dla nas bardzo ważny, tak? Te rzeczy są intencjonalne. A jaka była rzecz nieintencjonalna? Wyjątek. Exception. Czyli o błędzie strony myślałem jako wyjątku, tak? Tak, 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 tak. Bo on jest nieintencjonalny. To znaczy się user jak odczytywał pamięć, to myślał, że tam jest, a jej nie ma, więc musi coś takiego zrobić. Tak? Więc zadaniem tego kozu, jak wchodzimy w tą stronę, jest się rozwidlić. No więcej niż, prawda, to jest ciekawe, gdzie on pójdzie tymi ścieżkami, ale zasadniczo on musi albo obsłużyć wywołanie systemowe, albo jest jakiś szereg pułapek, albo jest szereg wyjątków, które albo należy obsłużyć, albo należy co? Albo je handlujemy, albo co? Przekazujemy do użytkownika. Albo zamieniamy na sygnały. Czyli get generate signals, tak? Tak i ten, i no i dobra, i tak naprawdę tu tutaj tak naprawdę tą warstewka jest taka malutka warstewka, która to będzie robić. Ona już to może robić z włączonymi przerwaniami, ona jeszcze jest napisana w Assemblerze. Ale co to będzie robić? Ten wybór. Tak, ten wybór i konkretne tam wejście do jakichś procedur, które już są napisane w C, a realizują te zadania. A to z nimi miał być w dispatcherze jeszcze? No nie, dlatego że mówimy sobie, że dispatcher działa na wyłączonych przerwaniach, a wzywanie tych procedur już może działać na włączonych przerwaniach. Tak, ale będziesz miał sam wybór, gdzie skoczyć, czy to się... No to wiesz, ja powiem tak, to jest inżynieria oprogramowania. Tutaj nie wszystkie rzeczy są do końca zdefiniowane w bardzo ścisły sposób, prawda? My próbujemy to przeanalizować i jakoś sobie wytworzyć jakiś model, ale ten model jest trochę taki, wiesz, elastyczny, trochę z gumy jest, tak? Im więcej wiemy, tym bardziej z gumy. Tak, czyli to zależy, standardowa odpowiedź. No dobra, ale co? Ale okej, okay. I tutaj to my już jesteśmy po prostu w jądrze. Tak, tu jeszcze jesteśmy w jądrze, więc tutaj jest interrupt enabled. Ale nie jesteśmy po prostu w jądrze. Jak się nazywa ta część jądra? Dzisiaj rysuję dobrze. Dzisiaj rysuję dobrze, czyli tu jest co? Tu jest top, a tu jest bottom. Tak mi się tam jest top i bottom, nie? To zależy, prawda? Jak to się... No dobra, ale wydaje się, że tutaj jest bottom half, tak. To jest ta synchroniczna połówka. Tak, ta synchroniczna, tak? Tak, o, wydaje się, że bottom. Wydaje się, że bottom, tak? Że to. No i tutaj już normalnie można sobie działać, można robić dużo różnych dzielnych rzeczy, prawda? Właściwie hula i dusza piekła nie ma, prawda? Tutaj, jak będziemy wracać, to będziemy jeszcze przechodzić przez tą warstewkę, taką cieniutką, i tutaj się będą dziać ciekawe rzeczy, tak? Jak będziemy tutaj wchodzić, tak? Na tym odcinku będą dziać się ciekawe rzeczy. Pamiętamy, co się tutaj dzieje? Tu, o, tu. A to jeszcze chwila, jakby w tej wypukłości jeszcze są wyłączone przerwania? Nie. Wyłączone są przerwania tylko tutaj. Okay. Tam możemy wykazać wątek. Tak. Tutaj możemy wyplątać context switch. I tutaj chyba też sygnały dostarczamy. I tutaj możemy zrobić dostarczanie sygnałów, tak? Czyli to się chyba nazywa signal dispatch też. I
jakby sygnał to co robi, to no bo jakby ustawienie tej maski sygnałów dzieje się w tej dolnej kołówce, tak? I teraz tutaj ten sygnał dispatch on może zauważyć, że musi w trochę inny sposób wrócić niż... Nie inaczej, to jest tak, że jak sobie popatrzymy na wątek, to wątek ma szereg flag. I on te flagi tutaj sprawdza. I się adaptuje, bo gdzieś w jądrze mogliśmy dojść do wniosku, że do tego temu procesowi się pojawiły nowe sygnały. Zostały mu zgłoszone. I tutaj będzie ich obsługa. No i w zależności od tego, co trzeba z tym procesem zrobić, no to zostanie zrobione. No bo to może wymagać albo zabicia tego procesu, albo uśpienia tego procesu, albo takiego skonfigurowania kontekstu, żebyśmy wrócili tutaj, a nie tutaj, prawda? W sensie, jeżeli tutaj stąd sobie przyszliśmy, no to sygnał może wymagać tego, żeby gdzieś tam pójść w jakieś inne miejsce, prawda? I tu pogrzebać mu jeszcze na stosie troszeczkę. To, co jest jeszcze ważne, to, że jest taki globalny wskaźnik gdzieś w jądrze. I tego wskaźnika potrzebuje już nasz dispatcher. Ja bym sobie pozwolił ten dispatcher przemalować go tutaj. I ten wskaźnik, on ma taką symboliczną nazwę. On ma taką symboliczną nazwę. I ta nazwa to jest current. A chodzi o to, że to jest current w nawiasie task. Tak, to jest current task. Czyli bo my musimy wiedzieć w jądrze, co wykonujemy. Musimy mieć gdzieś globalny uchwyt na tym procesorze. Czym my się, co my w ogóle obrabiamy? Tak? Z bardzo prostej przyczyny. Chociażby jak zmieniamy stos na kernel space'owy, to my musimy wiedzieć, gdzie ta struktura jest, która przechowuje ten bieżący stos kernelowy. Tak? W związku z tym widać, że tutaj trzeba by było napisać czy narysować gdzieś analogiczną rzecz. Tylko ten się będzie nazywać kernel thread 1, nie kernel stack. I kernel thread 1. No i one są, te numerycznie one są powiązane intymną relacją. Tak? To znaczy się ten utrzymuje wszystkie informacje o tym. Tak, gdzieś w jakiejś strukturze. A to jakby ten current task, to co dokładnie jest? Co? Czym jest jeszcze raz ten current task dokładnie? To jest wskaźnik na tego wariata. Ale on może wskazać jeszcze na tego user space'owego? Nie może. Nie może, bo to jest jednostka, która opisuje wszystko. A dobra, czyli on przytrzymuje wskaźnik na tego wariata odpowiadającemu aktualnemu wątkowi użytkownika, tak? Aktualnemu kontekstowi, tak. Aktualnemu kontekstowi, który się tutaj wykonuje, tak? No bo my cały kontekst, bo my wszystkie konteksty będziemy zapisywać na tego kernel stacka. Mhm. To też warto by było sobie narysować, jak wygląda kernel stack. Bo to jest ciekawe, tak? No dobra, to. OK, czyli tutaj może się dziać context switch, tu może się znać signal dispatch, no i to jest ciekawe na podstawie czego. Zobaczymy, jest jakaś struktura, ona tam ma jakieś flagi i on podejmuje jakieś decyzje, jak to przetwarza. I to jeszcze jest w assemblerze napisane, bo to jest tak z grubsza w assemblerze napisane i to też jeszcze jest w assemblerze napisane, a to już jest w C. Wszystko, tak? A napisane jest na assemblerze, żeby było szybkie? No właśnie. Nie do końca. Zobaczmy. Nie musi się assemblerze, no bo chociaż my widzieliśmy, że na ListFile nie mamy w ogóle do stosu, nie? No tak, ale ten stos to tutaj się dzieje, bo tutaj mamy load i save CTX, tak. No mówię, to zobaczymy sobie, prawda? To nie, dlaczego? No musimy to poznać i być może później to na niektóre pytania odpowiem, prawda? Tutaj. No dobra. No i teraz co my wiemy? My wiemy, że dla każdego tego w jądrze istnieje no, wątek jądra. Tak? Dla każdego wątku w przestrzeni użytkownika, w przestrzeni jądra żyje. A ja bym powiedział, że w drugą stronę. Że to jest w drugą stronę. Że dla każdy wątek, żeby można było wejść do wątka, żeby utworzyć wątek w przestrzeni użytkownika, to najpierw musi istnieć wątek w przestrzeni jądra. I ten wątek w przestrzeni jądra, on jest w stanie
zrezygnować w pewnym sensie ze swoich uprawnień i przejść na tą drugą stronę i się trochę powykonywać. Tak, w jakimś kontekście, czyli jest w stanie powykonywać trochę instrukcje w przestrzeni user space'a, ale tak naprawdę no to cały stan jest tutaj, prawda? Tu jest stan, który mówi, prawda, gdzie ten wątek user space'owy jest, gdzie on ma stos, gdzie on, jak pamięć wygląda, jak wszystko wygląda, tak? Tu są wszystkie przestrzenie, znaczy tu jest cały opis tej przestrzeni, tak? No dobra, to mamy jeszcze co? Mamy jeszcze chyba jakieś przerwanie do załatwienia, co nie? Mamy jakieś przerwanie do załatwienia. Aha, a jak tutaj wyjdziemy, to co się może stać ciekawego? Czy my za każdym razem musimy, że tak powiem, wejść do jakiejś takiej chmurki tutaj i wyjść tutaj i wrócić? Nie, możemy się przełączyć na inny kernel, tak. Prawda? Możemy się przełączyć na inny kernel stack, prawda? Czyli widać, że to jest jakby taki kontekst wykonania, który jakoś ten kernel stack rozumie i możemy sobie w pewnym momencie, prawda, przejść między tymi dwoma światami. Między tym kontekstem jednego wątku, a drugiego wątku w przestrzeni jądra i ten wątek wykonaną właśnie no, o tą robotę, tak? Idzie nam tą ścieżkę. To ten kontekst switchnie powinien się jakby wykonać w przechodzeniu między tymi chmurkami? No tu będzie kontekst. Znaczy, tu kontekst, tu jest też kontekst switch. A tu też będzie kontekst switch. Tu też będzie kontekst switch. On będzie wykonywany w dwóch momentach. Bo tu jest różnica. Bo ten kontekst switch, to jest kontekst switch, który jest wykonywany świadomie przez wątek jądra. Okej, czyli to nie ma w zasadzie zapisania kontekstu ani takich rzeczy, bo to się wszystko dzieje w jądrze cały czas, tak? No, musimy zapisać kontekst, dlaczego? Ale to kontekst tego KS1 zapisujemy. Tak, nie? Tak. Tak, jeżeli będziemy się przełączać z tego świata do tego świata, to będziemy zapisywać tylko i wyłącznie kontekst KS1 na jego stosie. Mhm. Tak? A oczywiście jak będziemy się przełączać z UT1 na UT1 na KT1, no to kontekst tego będziemy odkładać na KS1. Tak? I to już wiemy. Tak? Więc tak naprawdę, gdybyśmy popatrzyli sobie na stos jądra, powiedzmy, że stos jądra, jak to jest? On rośnie w dół, prawda? Rośnie w dół. Znaczy tu są wysokie adresy, tu są niskie adresy, tak? To na samej górze co jest? Żeby taki wątek mógł wejść do przestrzeni użytkownika, to co na samej górze musi być tego stosu? Powiedzmy, że jesteśmy gdzieś tutaj. Powiedzmy, że złapaliśmy wątek w tym momencie, czyli jakby, inaczej. Jesteśmy w KS1 i zastanawiamy się, jak wygląda KS2, a wiemy, że KS2 wykonuje kod UT, znaczy, że KT2 wykonuje wątek UT2 w przestrzeni użytkownika. To jak wygląda stos KS2? Co na nim na samej górze jest, żeby można było wrócić do przestrzeni użytkownika? No, zapewne jakiś adres, gdzie wykonywaliśmy się. A może rejestry? No, wszystkie rejestry. Pełen kontekst, tak? Tutaj musi być pełen kontekst. Full kontekst. Czyli wszystkie rejestry. Wszystkie przyściutkie łącznie z czym? Z EPC, tak? Znaczy z SEPC-em, prawda, tak naprawdę. I łącznie z statusami. Z S-status, tak. Okej, to już jest architecture dependent, tak? Tak, to już jest architecture dependent. A co jeszcze musi być na stosie tego KS2? A to jeszcze jedna rzecz, jakby kto wykonuje ten kontekst switch, to znaczy, bo rozumiem, że on można nastąpić, kiedy nie wiem, jakiś interrupt przyjdzie, tak? Który? Ten? Tak. Ten wykonuje wątek KS1. Czyli on sam sobie swój kontekst odkłada na stos, tak? No tak. No tak, to znaczy się, jeżeli on chce, zrzec się procesora, zrzec się czasu procesora, to nie ma innej metody, niż po prostu zmusić procesor do tego, żeby
programowo, żeby ten procesor zmienił kontekst. A jedyny sposób, na jaki możemy to zrobić, to zapisać ten kontekst na stos i wziąć kontekst innego wątku i go przywrócić do rejestrów. Tak? Okej, okay, a na przykład powiedzmy właśnie, że przyszedłby interrupt timera, to co się wtedy dzieje, jeżeli byś taki kurs RKS? No to spokojnie, to za chwileczkę. Okay, no. Co tutaj jeszcze musi być? Czy może pan pokrótce, co to był ten test? No to był exception program counter. Mm-hmm. To było na poprzednim dokładzie, tak? No dobra, to oczywiście ta cała droga tutaj wymagała, jak szliśmy ją do tego punktu, a teraz będziemy wracać, to cała ta droga wymagała zbudowania paru ramek. No były wywołania funkcji, więc tutaj jest parę ramek. Prawda? Parę ramek na stosie odłożonych. No i ostatecznie, jak ten wątek, on kiedyś musiał zawołać kontekst switcha. Prawda? Skoro go teraz przywracamy. To jak wywołał kiedyś kontekst switcha, to tutaj jest zapisany na stosie i tutaj jest stack pointer tego naszego wątku, czyli KT2. Stack pointer wskazuje na to miejsce, a tu jest short kontekst. Niepotrzebny nam jest pełen kontekst. Czemu niepotrzebny nam jest pełen kontekst? Short kontekst tego KT2, tak? No tak, tego KT2. Czemu jest potrzebny nam tylko short kontekst? Bo te procesy w jądrze, wątki w jądrze, one samodzielnie oddają to sterowanie, więc sam mogą się przygotować i na przykład część zapisać do pamięci. Trochę tak i trochę. Kontekst switch jest zwykłą funkcją. Co nam mówi ABI, jak wołamy zwykłą funkcję? No są te coli. Są rejestry, które musi zachować wołający, a ten i wołany, prawda? Więc my musimy tutaj do tego short konteksta odłożyć tylko i wyłącznie te rejestry, których wołający funkcji CTX switch nie odłożył samodzielnie, prawda? Tak, czyli te wszystkie rejestry tymczasowe, które funkcja context switch może zniszczyć. Tak, i to sobie też zobaczymy, że ten kontekst jest odkładany tutaj, a skrócony kontekst jest odkładany tu albo tu. I będziemy to widzieć. No dobra. A ten context switch to on kiedy będzie się dział? On będzie się dział, kiedy wątek na przykład będzie chciał się zablokować. Tak, czyli sobie spróbujmy się zastanowić tutaj, czemu to może zostać zawołane. No to może zostać zawołane, bo on przyszedł do muteksa, patrzy, o, zajęty. Nie mogę teraz wziąć muteksa, to co muszę zrobić? No to muszę oddać sterowanie, żeby ktoś mógł tego wąteksa zwolnić. Prawda? Czyli wszystkie blokady z tego będą korzystać. Tak? Wszelkiego rodzaju środki synchronizacji będą korzystać z tego kontekst switcha. A? Znowu z drugiej strony mamy jeszcze jeden ciekawy przypadek. Trochę podobny do tego, ale jednak, prawda? Czekamy na pojawienie się jakiegoś przerwania, tak? Czyli czekamy na jakieś zdarzenie, tak? Czyli event wait, tak? No tak ładnie, event wait. Czyli czekamy krótko mówiąc na jakieś zdarzenie, które może tam, prawda, przyjść ze świata zewnętrznego, ono może przyjść stąd, ono może przyjść od jakiegoś procesu, my do końca nie wiemy, tak? No bo proces też może dojść do wniosku za jakiś czas, że wysyłam tam, nie wiem, coś odblokuję, nie wiem, do FIFO, znaczy do pipe'a zapiszę, prawda, i ten pipe odblokuje jakiegoś czytelnika, tak, i już, prawda. Więc są to takie dwie rzeczy, no, jakoś te dwie rzeczy, z jakiejś przyczyny będę o tych dwóch rzeczach mówić, być może wam się przypomni z systemów operacyjnych takie pojęcie interruptible sleep i uninterruptible sleep, tak. Tam się pojawiało takie pojęcie, ale do niego jeszcze wrócimy. Tak? Czy coś jeszcze? No, yield.
taki dziwny przypadek, że po prostu się odechciało, prawda? I stwierdził, że teraz jest dobry moment, żeby oddać procesor z jakiejś przyczyny komuś innemu. Prawda? Czyli tutaj będziemy się przełączać, innymi słowy, to jest przełączanie kooperacyjne. To nie można przed nastąpić się rozwijać jakiś inny wątek z wyższym priorytetem, tak? No nie, to nie. To jest jeszcze coś innego. To jeszcze jest coś innego. To jeszcze coś innego. To znaczy się, w wyniku odblokowania jakiegoś wątku może nastąpić taka, czyli innymi słowy, masz szereg funkcji, które mogą wołać kontekst switcha. Jedną z takich funkcji jest na przykład odblokuj wątek o wyższym priorytecie. Odblokuj wątek. Tak? Jak odblokujesz ten wątek i okaże się, że on jest o wyższym priorytecie, to wtedy może się okazać, że ta funkcja zawoła kontekst switcha. Że w ogóle się odwoła do schedulera, a ten scheduler to on w ogóle będzie w ciekawym miejscu. Bo tutaj jeszcze będziemy taką kwestię postawić. I ten scheduler, to on tutaj będzie. I on będzie tak trochę jedną nogą będzie w tej połowie synchronicznej, a trochę jedną nogą w połowie asynchronicznej. Tak. I to będzie ciekawe. I ta połowa asynchroniczna, async half, to my też coś wiemy o nim, ta, ona też ma tam. Tak, to znaczy się już nie będę tego rysować, ale ona tutaj ma inter design. Tak. Tak, no bo tutaj będziemy wykonywać procedury obsługi przerwań. Tutaj. Tak. I tu jest kooperacyjne, bo my rzeczywiście wykonujemy procedury i w wyniku działania tych procedur wołamy CTX switcha i ten CTX switch dokonuje zmiany. Tak? Ona jest kooperacyjna. Musimy dojść do określonego miejsca w kodzie i to miejsce w kodzie nas przełączy na coś innego. Tak, to nie jest tak, że to się dzieje w jakichś losowych momentach, nad którymi nie panujemy, że te momenty kontekst switcha są sterowane przerwaniami, więc to może się między dowolnymi dwoma instrukcjami wydarzyć. To jest ściśle kooperacyjne sterowane programem. Tak. I tak się dzieje w tej połowie synchronicznej, czyli co w tym naszym, ja teraz nie wiem, czy to jest końcu potom, czy top, ale whatever, prawda? Najważniejsze jest, że tu żyje ta większość naszego jądra, tu żyją nasze kernel thready, tak? Tu są nasze te konteksty wątków, prawda? Bo to też jest ciekawa sprawa, bo mówi się, że jak jesteśmy w tej części, to jeśli tutaj się znajduje procesor, bo my sobie bierzemy, ja co prawda nie mam tutaj, może sobie powinienem jakiegoś zdechłego stalaka przynieść i powiedzieć, że tu się procesor przesuwa, prawda? No ale procesor to sobie, prawda, tak jakoś łazi tutaj po tym wszystkim, łazi, wraca, prawda, i my się zastanawiamy, gdzie on jest, prawda? No to teraz wiemy, że jak procesor jest tutaj, to on sobie korzysta z tego stacka. Wiemy, że jak jest tutaj, to korzysta z tego stacka, prawda? Wiemy, że jak chcemy się przełączyć, to ten procesor sobie tamten stack pointer, prawda, i tutaj jest. No dobrze. A co jeśli tu się pojawi przerwanie? To co się dzieje? To trzeba zapisać tak jak kontekst. No tak, ale gdzie? Na kernel tam. A którą? Ten, na który wskazuje kernel. Tak. Więc co my robimy? To jest, bo to nie należy do... To przerwanie, ono musi zostać gdzieś obsłużone. Więc powstaje teraz pytanie, no dobrze, to a jaki mamy kontekst? Z czym jest skojarzony kontekst tego przerwania? Prawda? No bo tutaj jest prosta sprawa. Tu mamy jakiś kontekst i ten kontekst w pewnym sensie wybudza nam ten kontekst.
Znaczy przekazujemy sterowanie z tego kontekstu tutaj, prawda? Istnieje odpowiedniość, tak? Że tu jest jakiś kontekst, one są powiązane. Natomiast tutaj nie ma żadnego kontekstu i ten kontekst musi sobie jakiś kontekst kernelowy ukraść, żeby się w nim wykonać. Nie ma jakiegoś takiego innego global stacka. Nie ma osobnego stacka, nie ma osobnego stacka, nie ma osobnego wątku, nie ma osobnego nic na te przerwania. Tak? Czy w jakichś systemach jest taki osobny wątek? Nikt tak nie robi, bo po prostu tak wyszło, czy to jest głupi w jakiś sposób? A wiesz co, no bywają procesory, które faktycznie mają osobne staki na to i osobne staki na to. Ale to jest... To już się tak nie robi. To już się tak nie robi. Dzisiaj jest tak, że po prostu no jesteś w trybie uprzywilejowanym i koniec. Prawda? No dobra, to my musimy komuś ukraść ten kontekst. Prawda? Czyli w szczególności, jeżeli UT1 się wykonywał, to wykonywaliśmy i nagle jesteśmy tu. Tak, ni z gruchy, ni z pietruchy jesteśmy tutaj. I jak jesteśmy tutaj, ale to naszym bieżącym kontekstem jest kontekst należący do wątku. My jesteśmy tam, czy jesteśmy tam i go dostajemy? My jesteśmy tutaj. Po czym ten scalak nagle się teleportuje tutaj. Czyli nie możemy podjąć żadnej decyzji. Jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Bezwarunkowo. No bezwarunkowo, no przerwanie jest, to jest, prawda? No, byliśmy w user space'ie, przerwania były włączone, bo tak musimy, bo jest niezmiennik, że tutaj są zawsze interrupt enabled, tak? Enabled. I już, prawda? I procesor nie ma wyboru. Teleportuje się tutaj i zaczyna coś gmerać, prawda? No i ponieważ on gmera, ale on twierdzi, że on się wykonuje jakby w tym kontekście, prawda? A nic, a tego zdarzenia nie to zdarzenie, które tutaj prawda, spowodowało, że ten procesor się znalazł, ono, jego źródłem nie jest ten wątek. Nie jest ten wątek. A czy to nie jest jakiś duży problem, bo taki jak kernel są bardzo małe, to na dwie strony. No tak, to jest problem. No tak. A tak, w szczególności my na tych 8 kilobajtach czy 16 musimy być przygotowani na wszystko. Jak żołnierz na wojnie. No w szczególności, prawda, to już widać co się będzie działo. Rekursja jest B. Dobrze. A... Tablice i duże struktury na stosie są B wiąże. Bo my za każdym razem, bo to jest bardzo kłopotliwe, bo tutaj, wiecie, bo to nie jest duży problem, tak? Generalnie się wykonujemy tutaj i przerwanie nam wali nas do dispatchera, dispatcher zrobi save CTX-a, to mamy nadal większość stosu wolną z tego jądra. Ha, ale gorzej. Jeśli tutaj gdzieś zeszliśmy głęboko i nawaliliśmy tych ramek stosu, po czym bach na to wleci, na ten stos wleci czerpanie. A, czyli przerwania kradną stos od bieżąco wykonywanego kernel threada. Tym bardziej się na to pytanie, czemu nie mieć jednego małego, osobnego stosu, gdzie on będzie zawsze pusty, jak przyjdzie czerpanie, to sobie z niego połączy. Po co kazać każdemu wątkowi być przygotowanym, jeżeli moglibyśmy mieć jeden wyspecjalizowany wątek do tego? No dobrze. Tak mówisz. No to jak chcesz się przełączyć na ten stos? Procesor miałby coś musiał mieć jakąś swoją magię. No bo tutaj masz tak, że zostawiasz tego taska w rejestrze, prawda? W tym S-scratchu go zostawiasz i już. No ale tylko jeden masz S-scratch. I jak sobie zobaczysz na implementację na różnych procesorach, to jest przeważająca implementacja. Więc nie ma tego mechanizmu. Nie ma mechanizmu, który... No być może powinien być, no nie wiadomo, prawda? Być może to wcale nie jest głupi pomysł, żeby
żebyśmy mogli się na tym stosie, żeby tu z każdym przerwaniem był skojarzony osobny stos, tak? Więc jak wchodzimy pod przerwanie, to automatycznie nam się zmienia program counter i stack pointer. No, być może to wcale nie jest głupie. Ale zobaczymy, że to chyba w niczym by nie pomogło. Okay. Tak mi się wydaje, tak? No tak czy siak, obserwacją jest to, że my będziemy tutaj wchodzić. No ten CXTTX, on się dzieje na tym stosie, który ma jakby na stosie tego current stosu. Tak. Więc my tam, niezależnie czy on był w user space, czy w kernel space, to my na jego stos ładujemy się z butami i odkładamy cały kontekst, tak? Mhm. Więc widać, że na stosie każdego wątku musi być co najmniej miejsce na full context i jeszcze parę ramek, które się przydadzą na wołanie jakiejś funkcji pod przerwaniem. Tak? Więc ten nasz zasób, którym jest stos, biorąc, że jest bardzo... Trzeba być bardzo, bardzo świadomym tego, bo my w jądrze nie jesteśmy tak jak w user space, nie jesteśmy w jądrze w stanie automatycznie poszerzać stosów, zwiększać je. No bo my wiemy, że user space'owe te stosy, to one tam do 8 mega same rosną. Prawda? W kernelu jest zafiksowane. Nie ma tej automatyki, bo to by powodowało bardzo dużo problemów, tak? No bo wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś tutaj i wam zabrakło miejsca. No ale chwila, no to przecież, żeby zwiększyć to miejsce, to ja jestem wyłączonymi przerwaniami. Czy ja mogę wołać funkcję alokującą pamięć, jak mam wyłączone przerwanie? Okazuje się, że nie można. Okazuje się, że z jakichś przyczyn nie można, tak? O których też będziemy jeszcze rozmawiać. No dobra, ale tak czy siak się znajdujemy tutaj, wchodzimy tutaj i wracamy tutaj, prawda? Nie możemy tutaj wrócić. Wracamy z tego miejsca, z którego nas wyteleportowało, tak? W to miejsce. Czyli tutaj będzie, co będzie tutaj robione? Tutaj będzie troszeczkę taka dziwna rzecz. Tutaj będzie taka troszeczkę dziwna rzecz się działa. Bo my tak naprawdę, to jest jakiś problem, bo tutaj będziemy robić jakieś takie, tu na tym powrocie będziemy robić dziwne rzeczy. I te dziwne rzeczy to będą zależały od tego, czy przerwaliśmy tego, czy przerwaliśmy tego. A? Bo jeżeli przerwaliśmy tego, to będziemy wykonywać ten kawałek. Jeżeli przerwaliśmy tego, to nie będziemy tego kawałka robić, będziemy coś innego robić. Tak, będziemy, albo inaczej, będziemy robić pewien podzbiór tych funkcji. A mianowicie, jak tutaj będziemy wracać do kernel space'a, czyli do kernel thread'a będziemy sobie wracać jakiegoś, prawda? To tym kawałkiem, to tutaj będziemy robić tylko i wyłącznie rozpatrywanie kontekst switcha. I teraz czemu będziemy rozpatrywać ten kontekst switcha? Bo i tak mamy już zapisany kontekst, możemy przełączyć się na inny bez dużego kosztu, a możemy potrzebować przełączyć się na inny kontekst, aby obsłużyć synchroniczną część przerwania. Dobrze, czyli innymi słowy, mówiąc to bardziej explicite, głównym zadaniem przerwań jest wybudzanie wątków. To jest główne jej zadanie, no bo ktoś czekał na jakieś zdarzenie, a my tutaj mówimy, no dobrze, to zdarzenie się już wydarzyło. No? Czyli głównym zadaniem tych rzeczy jest wybudzanie wątków, tak? Czyli thread wake up. Thread wake up. No ale żeby zrobić thread wake up, to co my musimy zrobić? To my musimy mieć jakieś struktury danych. Ja tak naprawdę powinienem napisać, że tu jest scheduler, ale nie tylko scheduler. Ja bym powiedział, że tu jest jeszcze synchronization primitives. Jakie to mogą być prymitywy? No, to nie będą mutex. Dlatego, że w mutexach jest tak, że właściciel, znaczy ten, kto wziął mutexa, musi go oddać.
A tutaj kto jest tym, kto by zwalniał takiego muteksa? No dowolny wątek, który został wywłaszczony, zdjęty z procesora, tak? W wyniku wykonania przerwania, tak? Więc muteksy widać, że już widać, że muteksy nie będą służyły do komunikacji między tymi dwoma rzeczami. Nie nadają się do tego, tak? A semafory by się nadawały? A nie mówię, że tak jest w Linuxie, tak? Ale się tak na chwileczkę zastanówmy, czy semafory by dały radę. Jak to jest? Co to jest semafor? To jest takie coś z żetonami, prawda? Jak nie ma żetonów, to śpimy. Jak są żetony, to bierzemy jeden i idziemy dalej. A więc co by mógł robić taki tutaj wariat? On by mógł po prostu wziąć i gdzieś jest jakaś struktura danych skojarzona z jakimś semaforem, prawda? I do niej są przypięte wątki, tak? Jakaś lista wątków, tak? No więc jak tutaj jest zero, no to one sobie śpią, prawda? No ale ten mógłby zrobić tak, że wie, że podbija o jeden, patrzy, o jest ktoś, no to go ten zdejmuje stąd, wracamy na zero i przepinamy na kolejkę ready. To w dużym uproszczeniu, bo to są prawda, jakieś priorytety są i tak dalej, ale widać, że tutaj będziemy używać jakichś środków synchronizacji do tego, żeby tu wybudzać, a tutaj będą aktywne te wątki. No, tylko oczywiście, jeżeli wybudzimy taki aktywny wątek, no to on może być o wyższym priorytecie, albo naszemu się skończył czas, albo coś tam. Więc jak będziemy wracać tym context switchem, to on ewentualnie załatwi tą robotę. Tak, to on się przełączy na ten wątek. Tak, to znaczy się zamiast wracać do poprzedniego wątku, który wywłaszczyliśmy, do tego, to sobie wrócimy do tego. Na przykład, tak? Bo ten był ważniejszy z jakiejś tam przyczyny. Czyli widać, tak? Głównym zadaniem tego jest dowiedzieć się, od kogo przyszło przerwanie, jako się tam obsłużyć, czyli zrobić, a ponieważ wiemy, że po pierwsze nie chcemy blokować przerwania zbyt długo, no bo im dłużej, tym gorzej. To znaczy się może się nam zgubić jakieś przerwanie, bo te przerwania są jak sygnały, one się sklejają, prawda? Jak raz przyjdzie jedynka, nie zdążymy ten jedynki skasować w ręce, to nam to napisze. Nie zliczamy przerwań. Tak, sprzęt nie zlicza przerwań. Sprzęt tylko stwierdza, że przerwanie jest albo go nie ma. Tak, tak jak z sygnałami mieliśmy w Unixa. Da? Więc po pierwsze chcemy stąd jak najszybciej wyjść, bo boimy się, że nam umknie coś. A druga, to chcemy tutaj zrobić jak najmniej, no bo też czas, a drugie ten stos nas boli. Więc tam totalne minimum. Totalne minimum, bo to jest bardzo restrykcyjne środowisko. Tak? No i jeszcze, prawda, jest jakbyśmy się jeszcze zastanowili, to istnieje poważny problem z tym, że ukradliśmy komuś kontekst. Tak? No bo wyobraźmy sobie, że tutaj zawołamy mutex lock i się zablokujemy. To kogo zablokujemy? Temu, komu ukradliśmy kontekst. A czym on sobie zasłużył? No został wybrany losowo, no nie mieliśmy na tym kontroli, prawda? Ale chwila, mieliśmy nie wołać mu tekstu tam. No tak, ale co by było, gdybyśmy byli złośliwi i byśmy zawołali, prawda? No to prawda, dowolny wątek byśmy zablokowali już, prawda? I później byśmy się dziwili, że coś nie działa w systemie, prawda? Więc tutaj niektórych środków synchronizacji, znaczy właściwie nie wolno tutaj wołać żadnych środków synchronizacji poza spinmutexami tam jakimiś, ale to do synchronizacji między rdzeniami, prawda? Między rdzeniami. Natomiast tutaj możemy spokojnie wybudzać sobie te rzeczy, które żyją tutaj. Tak? No dobra. To czy ja o czymś jeszcze, na pewno o czymś zapomniałem, ale zrobiliśmy sobie taką powtórkę i mam nadzieję, że ta powtórka nam jakoś skonsolidowała tą naszą wiedzę i my się już czujemy troszeczkę pewni, tak? No dobra,
Dobra, prawda? Czyli tutaj możemy tak, że tutaj czekamy, a tu nas widzą. Tak, to widać. No. Ten kontekst switch może się wydarzyć ze względu na dwie rzeczy, prawda? Albo się skończył kwant czasu i to też będzie jakąś flagą, prawda? Czyli zauważcie, że tu jest bardzo ciekawa sprawa, że tak naprawdę my w dużym stopniu kontrolujemy, czy powiedzmy, że w jakimś stopniu kontrolujemy, gdzie są wykonywane zmiany kontekstu, tak? Tutaj to w pełni. Tak, tutaj to w pełni. Na takiej zasadzie, że jak tylko myślimy o rzeczach, o przełączaniu tutaj, to w pełni. Niektóre decyzje odwlekamy do tego miejsca z jakiejś przyczyny. To też jest ciekawe, że nie wszystkie zmiany kontekstu wykonujemy od razu. Niektóre odwlekamy do momentu, w którym właściwie już jesteśmy w dispatcherze albo jesteśmy bardzo blisko dispatchera. Tak? Tak samo tutaj. Czemu nie chcielibyśmy wykonywać kontekst switcha tutaj? Bo teoretycznie mogłoby to powodować, że potrzebowalibyśmy wrócić do tego stanu, z którego zrobiliśmy kontekst switcha. Bo zostałaby tam jakaś praca do wykonania, aby posprzątać po sobie na tym stosie kernelowym. No, wypadałoby po pierwsze posprzątać na stosie kernelowym, a druga sprawa, że wychodząc z jakiejś funkcji, my możemy jeszcze wywoływać jakieś akcje, prawda? I te akcje, na przykład jedną z nich może być wyłączenie, może być obsłużyłem przerwanie, prawda? No to trochę kiepsko, my tutaj zmieniliśmy kontekst, ale nie wykonaliśmy kodu, który czyści przerwanie. Więc też mogłoby być bardzo źle, prawda? Więc z reguły tą pętlę się robi w sposób nieprzerywalny, niepodzielny. Od początku do końca. Jeżeli podejmiemy gdzieś decyzję o context switchu, to musimy sobie tą decyzję o context switchu gdzieś zapisać i wykonać dopiero ją tutaj, jak wracamy. Jak już wykonamy wszystko, co mieliśmy do wykonania pod przerwaniem i został nam tylko i wyłącznie decyzja, czy wracać do bieżąc do karenta, czy wracać do kogoś innego. Tak? To też jest istotne. Czyli ten kontekst, jak myślimy o tym, to się ciągiem wykona bez przerwy. A przynajmniej powinno. A przynajmniej powinno, tak? Natomiast tutaj to już może zostać ten program nasz, który się wykonuje w tej połówce, on może już zostać poszatkowany, to znaczy się nie będzie się ciągle wykonywać od kogoś. Jeżeli jądro potrafi wykonać tutaj kontekst switcha i zmienić, to mówimy wtedy, że jądro jest wywłaszczalne. Bo to oznacza, że my możemy dowolny wątek jądrowy zdjąć z procesora i włożyć inny. Tak? No bo user space jest wywłaszczalny. Tak, jest wywłaszczalny ze względu na to, że tutaj decydujemy, żeby zmienić kontekst, który się wykonuje w user space'ie. Tak? Ale ze względu na to, że mogliśmy przerwać kernel threada i mogliśmy go tutaj zmienić, to mówimy, że kernel space, kernel is preemptible. Tak? Dobra. I no bo te jądra są wywłaszczalne. Linux jest wywłaszczalny, FreeBSD jest wywłaszczalny. Windowsa nie czytałem, nie wiem. Myślę, że też jest. Aczkolwiek czasami mówi się, że na przykład mikrojądro L4 mówi, że tego nie robi. L4? Tak, L4. Jest taka grupa mikrojądr L4, które mówią, że one tego nie robią, ale one mówią, że dość często sprawdzają tą flagę, będąc tutaj w tym kodzie. Na tyle często, że to tam ich nie boli. Tak? Poza tym tam ta mikro, to one niewiele robią. Tak? Więc dosyć często sprawdzają tą flagę i to nie jest duży problem. Jaka ma być ścieżka wywłaszczenia z przestrzeni użytkownika? Wywłaszczenia z przestrzeni użytkownika? Tak, bo jak jest. No, jesteś tutaj, teleportujesz się tutaj. Tak. I tam, jeśli jądro nie byłoby wywłaszczalne, tam... Nie. Bo tutaj to może być mylne, bo tutaj mamy dwa warianty. Myśl sobie o tym, że my mamy tutaj dwa warianty. Jeden wariant, który został właściwie narysowany i on oznacza wywłaszczenie tego,
tak? Ale drugi wariant jest taki, że jesteś tutaj, ale wracasz tędy. Okej. Okay. Tak? Mhm. Ale wracasz tędy. No dobra, to posłuchajcie, to jak już mniej więcej żeśmy zobaczyli, co tu się powinno dziać, to pozostaje zanurkować w źródła i zweryfikować naszą wiedzę jakoś i zobaczyć, czy to będzie, jak dziwne to będzie doświadczenie, tak? To nie wiem, zobaczymy ile jeszcze zdążę wam dzisiaj opowiedzieć, ale no okej, to zróbmy pauzę. I no może do 30 po. To może, czy nie, moja propozycja jest taka, że zgadza się. Dobrze, to chyba na ekran. I teraz widać ekran. Wow. Dobra, posłuchajcie, to gdzie my żeśmy poprzednio naszą przygodę skończyli? Skończyliśmy ją. Archrisk-V i tam jest kernel i entry S, tak? Jest tak. I co byśmy chcieli zwiedzić? Chcielibyśmy się przekonać, no jak to jest z tym dispatcherem, prawda? To znaczy, że ten dispatcher on powinien zapisać jakiś kontekst, a potem się zabrać za analizę tego, co się stało i potem wykonać odpowiednią procedurę w języku C, prawda? Więc my z jakimś tam, no może trzeba by było ustalić, prawda? To znaczy się inaczej. Ten handle exception to jest to wejście do jądra, tak? Czyli tutaj się zaczynają wszystkie rozpatrywania naszych wyjątków, wszystkiego, prawda? Tutaj startuje dispatcher. A jak się butujemy, to też tutaj zaczynamy? Nie. Jak się butujemy, to musimy od źródli zacząć, dlatego że najpierw musimy skonfigurować procesor, żeby w ogóle wiedział, że jak przyjdzie wyjątek, to ma wylądować tutaj, prawda? Więc no, trzeba by było być może jeszcze się plikowi, jak on się nazywa, head.s, czy whatever. No, jest tam jakiś plik, gdy jest jakieś to wejście z bootloadera do jądra, prawda? Tak czy siak. Procesor to ma gdzieś w jakimś rejestrze, gdzie ma skoczyć? No tak, już mówiliśmy, to był SDK. Okej. Tak? Więc ma tam w tym SDK-u to wpisane i już, prawda? Tutaj widzicie tą sztuczkę z tym, że on w tym Scratch Register trzyma, no właśnie, ale trzyma tam TP. Co to jest TP? No. To jest thread pointer? Thread pointer, tak jest. Thread pointer. I w tym thread pointer to jest wskaźnik na strukturę, która coś tam ciekawego przechowuje. Może sobie ją znajdziemy. Ta struktura, to ona się jakoś konkretnie nazywa, tylko ja nie wiem, czy ja potrafię komputer obsługiwać. Ojej, to musiałbym zrobić, czemu nie potrafię? Ctrl L. Chyba przesunięcie. Aha, chyba jest jakiś, tak. Chyba jest jakiś przesunięcie. Ojej, to źle. To źle. Nie, chciałbym wyobraźnię. Bardzo chciałbym. Aha, no bardzo trzeba wyobrazić. Nie wiem, co się stało. Nie, to nie to. To zdecydowanie nie to. Chcielibyśmy eliksir i w tym eliksirze chcielibyśmy użyć wyobraźni. Chcielibyśmy zrobić thread info. I chcielibyśmy to thread info znaleźć. Musimy wybrać o jeden wyżej niż. Tak. Bardzo, bardzo ciekawy bug. A jakby tak zresetować okno? Właśnie. Minimize, maximize. No, dobra. Teraz chyba o. O, no i naprawiło się. I popatrzcie teraz. I tu są te nasze ciekawe rzeczy. Popatrzcie, że taki thread info, to on przechowuje trochę ciekawych informacji. On przechowuje kernel stack pointer. User stack pointer, a o czym jeszcze nie rozmawialiśmy, czyli preemption count. Czasami w jądrze będziemy potrzebować, żeby następnie wywłaszczyć. Czyli gdybyśmy sobie powrócili do tego obrazka, to czasami byśmy chcieli zrobić tak, że jak jesteśmy w syncHalf, to jeśli ktoś miałby wywłaszczyć, to my mu powiemy nie. A gdzie będzie się znajdowało wywłaszczenie
powrocie z asynchronicznej. Po powrocie z tej części asynchronicznej, tak? Czyli tutaj, gdzie jest ten do KTX-a. Tam po prostu sprawdzana jest flaga, czy wywłaszczać, czy nie wywłaszczać jej. I tego będziemy potrzebować do zrobienia niektórych środków synchronizacji. Tak? Muteksy na przykład będą na tym bazować. Że będzie taka sekcja krytyczna, w której będziemy mówili, że teraz mnie nie można wywłaszczyć, bo ja teraz wykonuję kod implementujący muteksa. Tak? Ale to do tego też dojdziemy, jak to dokładnie działa. Prawda? Ale to jest istotne, dlatego że jak się teraz przejdziemy tutaj, to tutaj jest widać ten oto widać, prawda? Task TIP. Czy chcecie większą ściągę, czy tego wystarczy? Jest okej. Okej, i tutaj widać, że my pobieramy coś takiego, tak? Czyli krótko mówiąc, to jest offset, czyli w TP jest wskaźnik na tą strukturę. I tu w assemblerze został wygenerowany taki symbol, który oznacza przesunięcie względem początku struktury do tego kernela. Skąd się to wzięło? Możemy też to znaleźć. Chcecie wiedzieć, gdzie to jest? Skąd się to wzięło? Tak. To jest kernel RISC-V, kernel ASM Offsets. I tu jest taki duży plik. Widzicie? O. I tutaj jest, z tego wyjdzie jakiś taki pliczek tekstowy w assemblerze, w którym będzie wpisane, gdzie co, pod jakim offsetem jest. To znaczy, jakby mapujemy sobie struktury w C na jakieś użyteczne rzeczy w assemblerze, których możemy używać. Tak? Więc tutaj w task info, czy tam w task structie, o właśnie, thread info, kernel sp, user sp, preempt count i tak dalej, tych rzeczy będziemy używać. Tak? Więc z grubsza rzecz biorąc, to, co się tutaj dzieje, jak widzicie, to jest trochę pomieszanie ze stosem, tam zmiana tego stosu, przełączenie się na niego, zalokowanie i tutaj widzicie zapisanie całego kontekstu. Tak? Przypominam, że to wszystko się nadal dzieje na wyłączonych przerwach. Nigdy tego nie włączyliśmy przerwań. Tak? Macie trochę rejestrów, widzicie, że X1 to jest return address, X3 global pointer, tutaj są tymczasowe rejestry, i tak dalej, i tak dalej. Tu poprzednio zauważyliśmy, że niektórych brakuje. Nie wiem dlaczego. Brakuje mi już. Ale działa. I nie będę w to wnikać. Co tutaj się jeszcze ciekawego, co tutaj się jeszcze ciekawego dzieje? To w tym momencie już możemy korzystać ze wszystkich rejestrów, tak? No, wszystkich, które zapisaliśmy. Tak, one już są bezpiecznie, siedzą sobie na stosie, tym naszym KS-owym stosie, kernel stackowym. Tam jeszcze paru rzeczy brakuje, trzeba tam dorzucić te nasze, no stack pointer, trzeba tam dorzucić, gdzie byliśmy w user space, prawda, żeby ewentualnie zmodyfikować kernel, stos użytkownika, te rejestry wszystkie, w których są zapisane no, program counter, jaka była przyczyna wyjątku i tak dalej. Bo właśnie tak. W tym momencie patrzymy na kod, który będzie wykonywał dispatcher, jeżeli przyszliśmy z user space'a. I z jednego i z drugiego. Aha, czyli tam to wszystko też się wykona, jeżeli przyszliśmy z... Tak. Okay. Tak. Tylko tutaj mamy jakąś taką, prawda, jest jakiś warunek. Pamiętacie, ten taki niezmiennik był, prawda? Mhm. Że tam jeśli, o tutaj jest, prawda, jeśli zero to coś tam, a jeśli nie to coś tam, prawda? Nie patrzymy na te if-defy, nie patrzymy, zapominamy o tych if-defach, one nas tylko dekoncentrują, prawda? To one nie są istotne. Tutaj być może jeszcze jest jakaś taka mały myk, że my coś jeszcze będziemy robić, prawda? Po pierwsze to robimy, patrzcie, disable the FPU to detect legal usage of floating point in the kernel space. Nie ma floating point. Computations, prawda? No, po prostu nie ma i już. I jak zrobicie, to kernel ups, do widzenia. Co więcej, widzimy też, że jest wyłączany dostęp do user space'a, czyli domyślnie nawet nie możemy pomacać sobie pamięci w user space'ie, od razu dostajemy z liścia, tak? Więc żeby zajrzeć do pamięci, to już widzimy, że będziemy musieli wykonywać te procedury copy from user, czy copy to user i one będą miały bardzo specyficzną implementację, tak będą tam ciekawe rzeczy działać. No dobra, to są jakieś głupie rzeczy, nie potrzebujemy ich czytać, jakieś
global pointer, o. 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 To ciekawe. Bo tutaj się coś zaczyna ciekawego dziać. To już jest rzeczywiście ta część, która trochę należy do dispatchera. Tak? To znaczy się tam troszeczkę do tej takiej. No, jeszcze są wyłączone przerwania. Widać, że jeszcze nigdzie nie włączyliśmy przerwania, prawda? Ale już coś zaczynamy kombinować. Tak? Więc oni tutaj mówią, że no tam może pamiętacie, może nie pamiętacie, ale jak zaglądaliśmy do tej tabelki z wyjątkami, to jeśli gdzieś tam była zapalona jedynka, to oznaczało przerwanie, jeśli tam było zero, to oznaczało wyjątek. Tak? Czyli albo synchroniczne, albo asynchroniczne. Więc oni tutaj się wydaje, że to, co próbują zrobić, to, że rozróżnić. Tak? I rozróżniają to i mówią, że no dobra, jak weszliśmy tutaj, to będziemy wracać z przerwania, czyli przepisują adres powrotu. Tak? Czyli jeżeli teraz wywołamy jakąś funkcję, to wrócimy do RA, a w RA jest return from exception, tak? Czyli do tej etykiety wróci nasz procesor. Tutaj wkładamy do argumentu zerowego PTRX. PTRX to jest cały nasz kontekst. Ten kontekst, który został przerwany. Tak, możemy sobie go wyświetlić oczywiście. To możecie mi nie wierzyć, ale kopiuj. No dobra, tutaj nawet nie. No dobra. PTRX. Aha. PTRX. No oczywiście teraz trzeba co zrobić. Grzecznie od. O! Tak? PTRX. To jest struktura, która utrzymuje kontekst, tak? Ten zapisany. Tak, to jest to, co ta procedura odłożyła na stos. Znaczy, co dispatcher odłożył na stos. Czyli my teraz po prostu przesuwamy stack pointer o to, co napisaliśmy na stosie. No my już przesunęliśmy. Sam entry. My już przesunęliśmy. Jak ktoś był uważny, to my już przesunęliśmy. Tak. Tylko chodzi o to, że my w przerwaniu, czy dalej gdzieś będziemy potrzebować wskaźnika na ten kontekst. My będziemy musieli rozumieć, co się stało, prawda, w tym przerwanym kontekście. W szczególności jak on przyszedł z user space. No. Będziemy musieli pogrzebać tam. Tak, więc domyślnie do tych procedur będziemy przekazywać nie wiem, czego to się nazywa PTRX. We FreeBSD normalnie się nazywa trafie. Tak? No wiadomo, to co przerwaliśmy. I tutaj po prostu będziemy załadujemy sobie A1 generic handle argpu, cokolwiek, prawda? To już chyba jest jakaś funkcja napisana w C, wydaje mi się. Zobaczmy, czy ona jest w C, czy w czymś innym. O, popatrzcie. Popatrzcie, ona już jest napisana w C. I wygląda tak. No i coś tam robi, prawda? To my sobie jeszcze tutaj będziemy musieli zajrzeć. Ale to widać, że to wchodzi do tego podsystemu, który będzie obsługiwał te przerwanie. Tak? I tutaj wchodzimy sobie tam, prawda, do tej pętelki po lewej stronie. A co robi to ASM Linkage? Czy to nowy jest? Nie wiem. Okay. Nie dekoncentruję się na razie na takich rzeczach, tak? Na razie radośnie sobie ignoruję, bo jestem w świecie koncepcji, prawda, a nie detali. Wiem tylko jedno, że jak tutaj to jest jump register, tak, to ten jump register to ono działa w ten sposób, że ono wzywa procedurę, której adres jest bajerem. Ale gdzie ta procedura ma wrócić? Ta procedura ma wrócić do, jak już ją zawoła i ona wywoła instrukcję red, ale nie ma tutaj takiej, to ja wiem, że ona wróci do wartości, którą zachowałem w RA. Tak? Czyli tutaj zmusiłem tą procedurę do powrotu troszeczkę w inne miejsce. Tak? Znaczy jak ona wróci, to nie wróci do tej etykiety, tylko wróci gdzieś tam, gdzie to jest potem ważne na razie. Tak? Whatever. No dobra, ale coś tutaj było jakieś 1F. Co to znaczy 1F? To jest etykieta o nazwie 1. To jest taka specjalna notacja do lokalnych etykiet w GNU Assemblerze. F to znaczy forward. Tak, bo mógłbym mieć tutaj 1P i tutaj 1P. Więc 1F to jest do przodu, 1B to jest do tyłu. Tak? No
taka notacja. Czyli skoczymy, jeżeli kos tego, jeżeli... To jest porównywane z zerem, jeżeli było większe niż 0, to skoczymy do 1F, a w przeciwnym wypadku... Okay, ale chodzi mi o to, że jakby skoczymy, jeżeli z jakiegoś tam powodu ten interrupt został... No chcemy rozróżnić między interrupty, a nie interrupt. Okay. Prawda? I tu jak wchodzimy do jedynki, to jesteśmy nie w interrupty, tak? Okay. I tu jest napisane, popatrzcie. Exceptions run with the interrupts enabled or disabled, depending on the state of SRPy in MS status. Tak? Czyli znowu, że wchodzimy do obsługi wyjątku, to my chcemy działać z włączonymi przerwaniami, jeśli przerwaliśmy kontekst, w którym były wyłączone. No, analogicznie, tak? To znaczy chcemy zostawić tą sytuację, jaka była też przed wyjątkiem. Tak? No i to jest tak, że no co, jak wchodzimy z user space'a, były włączone wyjątki, czy włączone w ogóle przerwania, no to w pewnym space'ie też chcemy włączone przerwania. Jeżeli w pewnym space'ie przerwaliśmy coś, no to być może z złego się jeszcze nic nie stało, nadal chcemy w tej procedurze obsługi wyjątku nie używać. Natomiast jeżeli były wyłączone przerwania wtedy i to przerwaliśmy, wyjątnie, to będzie się działo źle. A która instrukcja włącza albo wyłącza? Tutaj masz te... trzeba... tutaj widzisz, masz tak, że oni pamiętają o tym, że w S1 była zawartość status register. I oni mogą sobie tutaj sprawdzić, czy było włączone, czy nie było. Tak. I teraz trzeba by było się zastanowić, prawda? Co? SNPy to co oznacza? IE będzie tam ustawione na 1, jeśli co? Jeśli przerwanie było włączone. Tak chyba to będzie, tak? Czyli jeśli nie były włączone, no to dobra, no to będzie jakiś mail, że będzie się trzeba troszeczkę bardziej skupić, tak? Być może jakieś ciekawe zadanie do ćwiczenia to będzie. No, ale to nie, no tutaj się nic ciekawego strasznie nie dzieje. To, co się natomiast ciekawego dzieje, to, że popatrzcie, handle syskos. Czyli tutaj, jeżeli wykryjemy sobie, rejestr SCOS był równy AXT Cisco, to sobie pójdziemy do handle syskos. Czyli wskoczymy sobie, czyli już widzimy to rozwidlanie się, tak? To jest chyba włączenie przerwań. Wydaje mi się, że to jest włączenie przerwań. To musielibyśmy sobie wypadnąć. Ale okej. Okay. I tutaj jak pójdziemy do handle syskol, to chcemy wrócić do return from exception. Tak? Czyli będziemy rozróżniać, czy wracamy z obsługi wyjątku, który mógł być również syskolem lub pułapką, prawda? Czy wracamy do przerwania, bo tutaj mieliśmy return from exception. Z jakiejś przyczyny będą różne. To być może jest ciekawe. A w przeciwnym wypadku będziemy mieli jakąś taką tabelę i sobie w tej tabeli będziemy mieli jakieś adresy i tam sobie pójdziemy. Możemy sobie zobaczyć tę tabelę, prawda? Ona nie jest jakoś zaskakująca. Ona wygląda. Czyli po prostu wskaźniki na funkcję. Tak? Czyli jeśli był taki przyczyn, to wskaż do tego. Jak to do tego. Jak to do tego. I tak dalej, i tak dalej. A no dobra, to co? To fajnie byłoby, tak, bo generic handle arch ERP już zobaczyliśmy. Już widzimy, że to jest w C, że to gdzieś idzie dalej. Będziemy się zastanawiać, gdzie dalej to poszło na następnych wykładach. Handle Cisco, no fajnie by było zobaczyć wejście do Cisco'a, prawda? O co z nim chodzi? No to handle syskol, to nawet było widać, ja już nie muszę do tego skrócić. Tak? Tak. Chciałbym się tak nikać. Handle syskol. Prawda? I już. I to jest tutaj. Prawda? No oczywiście to są jakieś if-defy, które nas będą skutecznie rozpraszać. Okej, okay, ale z grubsza to widać, że tutaj będziemy strasznie długo pracować nad tym, żeby
żeby skoczyć gdzieś. A to jest skok taki, który link register, który do link register wstawia adres powrotny. Czyli jak wykonamy tą instrukcję, to skoczymy do czegoś, co jest bez zero, a na 100 zostanie odłożona następna instrukcja, czyli ta instrukcja pod tym adresem. No to spoko, to jest po prostu zwykłe wołanie procedury, tak? A to jest taki skrót na odłóż następną instrukcję na to RA i skocz, tak? Odłóż następną instrukcję do LR, do link register i skocz do S0, prawda? No i tutaj coś tu... LR to jest... link register. To jest któryś rejestr NIM, który nie pamiętam po prostu. A to do czego jest link register? Link register to jest ten adres powrotny. A tu mamy SOS, no też ma taką nazwę. Aha, ten tak, na konfuzji ma taką nazwę. Ten na konfuzji ma link register. Tak. Ale zmienia przycisknika. Tak, ale to jest ten sam rejestr. Tak. Tak, tak, tak. No i co? I mamy system tego, prawda? O, to powiem wam, to jest długa droga, żeby to przejść. Bo ono się zaczyna tutaj. Prawda? A tutaj mamy co? Ha, 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 ha. No, coś tam wypełni wszystko, jakaś tablica z wskaźnikami, ale co to jest, prawda? No i tutaj oczywiście można zacząć grzebać, prawda? I teraz ja nie pamiętam, ale pamiętam, że się tym grzebałem, tak? To znaczy się, że jak klikałem wystarczająco długo po plikach, to w końcu znalazłem tą jedyną słuszną tablicę i w niej były wszystkie procedury były wpisane i wydaje mi się, że to może być ten. A to nie będzie w syskol? Nie. Właśnie. Tam był nagłówek Linux syskol. Ten? Tak. Bo wygląda jakby już był generyczny, a chcielibyśmy chyba w ogóle syskola był generyczny. Nie ma tu tablicy. Tutaj są co prawda prototypy wszystkich, ale tutaj nie ma elementów tej tablicy. A jak ja to gdzieś znalazłem? Nie pamiętam gdzie. Szczerze mówiąc, to na chwilę obecną nie pamiętam. Może tutaj? Nie. Gdzieś długo grzebałem i w końcu znalazłem, tak? Więc to, no to tych poziomów przekierowań czasami bywa bardzo dużo, żeby coś znaleźć, tak? No i niestety te... I czasami one się niestety zrywają. I trzeba później jakoś inteligentnie przeszukiwać te źródła i próbować znaleźć. Mi się wydaje, że to było w Unii STD, że ja to w końcu znalazłem w którymś pliku Unii STD, tylko nie wiem, jak to teraz tutaj wyszło. No dobra, ale to w pewnym sensie musicie mi zaufać, że tutaj się na odpowiednim numerze pojawi na przykład się pojawi sysRID. A czy sysRID to w ogóle mnie... Tak, no i oczywiście patrzcie, jak ja próbuję napisać sysRID, to mi mówi, ja ci nie powiem, gdzie to jest, ale poczekajcie. Właśnie. A, znalazłem, to jest ten plik. To jest ten plik, tak, tak, to jest ten plik. To jest ten plik, który wypełnia tą tablicę wywołaniami systemowymi, tak? Znaczy procedurami, wskaźnikami na procedury wywołań systemowych. Okej, czyli sądzę, że można sobie kliknąć tak, żeby zobaczyć kod z RIDA, tak? Czy jeszcze nie? Nie, tak prosto. Jeśli wam się wydawało, że życie jest proste, to chyba już czas, prawda, wyjść z tego snu. I życie nie jest proste. Nie zmieniamy, próbowałem wyjść. Więc ja sobie wcześniej przyjrzałem i wiem, że to się znajduje w pliku readwrite, w katalogu readwrite. Czy tu adres tego, ten adres jest sobie znaczy na ten, 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 read, ten read, tylko sysread, o, kasysread, kasysread jest tutaj i pod nim jest napisane syscall define. Niestety makra mają to do siebie, że ukrywają na pewno. No, prawda? Nie można tego wyklikać. I nie można tego wyklikać, więc czasami przejście przez makra będzie straszne. Okay. Będzie trzeba. A w Facebooku jest tak, czy tak jest? Też czy... tak jest, prawda? Tak. Nie ma zbitu się, prawda? No tak czy siak tutaj widać, że to po prostu woła kasy z lida, no i kiedyś się przyjrzymy implementacji tego wywołania systemowego, no bo ono jest dla nas ciekawe, dlatego że nasze sterowniki będą intensywnie pewnie korzystać, bo będziemy chcieli sobie jakiegoś lida zrobić to urządzenie, jakiegoś rajka, prawda? Więc powstaje pytanie, prawda, co tutaj się dzieje? No ale to powinniśmy sobie wyobrazić, mniej więcej tam trzeba pobrać otwarty plik z deskryptora pliku otwarty plik, do otwartego pliku zajrzeć, tam powinna być lista operacji.
nie wiem, patrzeć, ale już jakby co, super, no przynajmniej dotarliśmy już do jakiegoś systemu, prawda? Jest, nie wiem, i to satysfakcja jest trudno, prawda? Mam nadzieję, że wam też troszkę. No to dobra, czyli widzimy, że tutaj jest to błotko związane z tym, żeby odpowiedni syskol wybrał. No tu pewnie jest jakaś tam... Jakby użytkownik w ogóle wywołał syskola, to musi uruchomić instrukcję z syskola. No musi, no nie wywołać instrukcję, tylko musi ją napisać w swoim programie i spowodować, że procesor w nią wdechnie. To też gdzieś jest napisane pewnie w jakimś pliku nagłówkowym, jak te syskole robić z user space'a. A to jest... Specyficzne dla Risk 5, a nie jak się skolegować? Czy to jest trochę Risk 5 i trochę co jest już na tym Risk 5? Trochę nie rozumiem pytania. W sensie, no bo to, że jest taka instrukcja jak syskol, no to jest specyfika Risk 5. Tak. No w sensie dużo innych też. No tak. Właściwie to tam nie ma instrukcji syskol, tylko jest instrukcja ECOL, Environment Call. Okej, okay, no i jakby... A widzieliśmy to, jak jest syskol. Dokładnie jak korzysta z tego ECOLa, to już zależy od tego, jaki system operacyjny tym jest. Czy to każdy, cokolwiek, co jest na tej skali, musi... No nie, to znaczy się to jest tak, że masz określone ABI i to ABI ci mówi, jaką instrukcję zawołać, oraz które rejestry wetknąć argumenty, żeby ci powiedziało to, co macie powiedzieć. Tak? I to jest w ABI Linuxowym, tak? Jest po prostu interfejs określony między user space'em a kernel space'em. Znaczy to nie jest do końca tak, że to jest Linuxowe, dlatego że tego ABI, chyba identyczne ABI dla RISC-V'a jest również na Freebie, jest wiele systemów implementujących to, tak? Natomiast no jest jakaś specyfikacja mówiąca, jak ta komunikacja ma przebiegać, tak? To tak jak z wywołaniami procedur, tak? To też musi być gdzieś napisane. No dobra, i tu jak wracamy, no to coś musimy zrobić, to chyba nie jest aż tak strasznie ciekawe. Być może tutaj gdzieś trzeba wyłączyć przerwania, prawda? No bo wkraczamy w tą strefę zaczerwienioną, prawda? Widzieliśmy, że w tej strefie zaczerwienionej, w tym dispatcherze, to już nie wolno mieć włączonych przerwań. No i coś tam się strasznie staramy, coś strasznie robimy i gdzieś tu jakiś chyba stos przywracamy, coś, restore all. I widać tutaj, ciągle jest, prawda? Ładujemy i ostatecznie włamy SREDA, czyli powrót supervisor, bo to tam, gdzie chcemy, prawda? Więc właściwie przeszliśmy tą ścieżkę, prawda? Właściwie przeszliśmy, a ty macie się krzywdzić. Nie, patrzę. Tak, się pojawił X2 w rejestrze, który wcześniej nam zgubiliśmy. To jest tak powiem. A. Okej. No okej, prawda? X4 też skipnęliśmy. No okej, okej. To jest logiczne, że to jest ostatni rejestr, który chcemy przywracać, prawda? bo inaczej by mogłoby być źle. Ten X4 to jest ten return address. Nie, thread pointer. Ale nie, to jest. X1 to jest ten. No ale nie zapisywaliśmy go wcześniej. No dobra, no to nie jest strasznie ważne, tak. Przegrywaj, znajdziesz. Dokładnie. To jest ważne. To jest ważne i tego akurat nie chciemy. Nie chcemy pominąć tego IFA, tak? Bo config preemption oznacza, że my, że jądro jest wywłaszczane. Jądro jest wywłaszczane. Tak, jądro jest wywłaszczane. W związku z tym Rizem kernel będzie troszeczkę inaczej wyglądało niż Rizem, powiedzmy, user space, prawda? Bo popatrzcie, co się tutaj dzieje. I jak wracamy do jądra spod przerwania, to będziemy robić tak. Sprawdź, czy we flagach wątku, flagi wątku, info, czyli w naszym czy w tych flagach będzie wpisane, to gdzieś tutaj jest zdefiniowane, o, jak widać, jest to troszeczkę flaga. Jedną z tych flag jest need reschedule,
I to oznacza, że ktoś się odezwał i mówi, że trzeba potencjalnie zmienić wątek. Czyli to jest, w tych flagach sobie zachowujemy informacje również o tym, że na przykład trzeba sygnały obsłużyć, czy coś tam. Generalnie delegujemy pewne zadania do tego specyficznego punktu, kiedy wracamy albo do kernel space'a, albo wracamy do user space'a. Tak? Z tych przyczyn, które mam wcześniej powiedziałem. Tak? No i tutaj nie będę, dobrze by było być może się wgryźć w ten kod, to może sobie na ćwiczeniu spróbujemy zrobić. Tutaj widzicie znowu, tutaj jeszcze jest z jakimiś sygnałami, prawda? Czy tutaj będzie coś ciekawego? Czekajcie, bo my jeszcze gdzieś nie weźliśmy. Gdzie my jeszcze nie weźliśmy? Return from kernel thread. Czy tutaj jest coś ciekawego? Do notify resume. To chyba będzie ciekawe. A co robi instrukcja tail? To jest taki jump. Tak. Nic ciekawego. To jest taki jump, który to nie zapamiętujecie. Popatrzcie. To dogrzebaliśmy się. Dogrzebaliśmy się do tej części jądra, która przed powrotem obsługuje sygnał. Tak? Tu jest do notify resume, prawda? I tutaj macie elegancko. Popatrzcie, że przekazujemy te rejestry, bo my te rejestry potencjalnie będziemy musieli wymienić, prawda? Bo potencjalnie będziemy musieli skoczyć, zamiast wracać normalnie do programu, to do procedury obsługi sygnału będziemy musieli skoczyć, prawda? Więc będziemy musieli zapisać gdzieś ten kontekst na boku, po czym rozjechać ten kontekst, z którym wracamy. Ten kontekst, który jest na dnie tego stosu jądrowego, tak? To jest wskaźnik na niego. To jest dokładnie wskaźnik na niego, MTTX, tak? I my go tutaj przekazujemy dalej, bo potencjalnie będziemy musieli przepisać ten kontekst. Ojejku, znowu Doris Kwaj, prawda? Mogą być tylko dwie architektury. No i tutaj macie, że jakby się tutaj dalej zagłębić, to tutaj jest get signal, czyli sprawdzamy, czy jest jakiś sygnał. Później jest handle signal, pewnie jest dokładnie w tym samym pliku. Handle signal, jest dokładnie w tym samym pliku. I tutaj jak się coś popatrzy, popatrzcie. Setup rtframe, czyli on kopiuje na stos użytkownika ramkę stosu, która będzie przygotowała użytkownika do wejścia do procedury obsługi sygnału. Ale to do tego sobie zajrzymy. Tak? Czyli generalnie dotarliśmy do tego momentu, który tam miesza z tym user space'em i umiejętności, żeby obsłużyć ten nasz sygnał. Czyli co? Sygnały mamy, syskole mamy, ten kontekst, tak? Czekajcie, co my mamy? Mamy, będzie widać, tak? Czyli co? W syskole zobaczyliśmy, co zobaczyliśmy? Przerwania zobaczyliśmy. Ten fragment zobaczyliśmy. Nie widzieliśmy jeszcze trap i exceptions, prawda? Bo widzieliśmy, że jądro potrafi zareagować na sygnał i zrobić sygnał dispatcha jak wraca, ale nie zobaczyliśmy jeszcze, gdzie są generowane, jak jądro odpowiada na pułapki i te całe. Właściwie to na wyjątki, prawda? Na wyjątkach się skupimy. Czyli jeszcze trzeba by było tą część trzeba by było przywalać. No to dobrze. To co? To czas nam się kończy, prawda? No ale to powinniśmy w miarę szybko garnąć, żeby tam wejść. Bo my już coś widzieliśmy ciekawego. Tutaj widzieliśmy i pamiętamy, że gdzieś kotek były wyjątki, to on nam wskakiwał do tej tablicy, prawda? Robił to, nie? Tak. No to co?
to tutaj mamy po prostu tablicę i wydłubujemy sobie z rejestru S-Calls indeks i w zależności od tego indeksu pobieramy adres tej tablicy i wskakujemy do tej procedury. Wskakujemy oczywiście z PTX-ami, czyli z naszym, przepraszam, z naszym trap frame'em, tak? Znaczy, to jest jak się dzieje wyjątek, czy się dzieje pułapka? To jest jedno i drugie, to zostało zunifikowane. No to, tak. Znaczy nie do końca, dlatego że breakpointy widać było jeszcze rozpatrywane gdzieś wcześniej. Mhm. Tak, więc gdybyśmy się specyficznie zapytali o breakpointa, to zostało gdzieś tam do góry wyrzucone, bo to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Tak? I być może troszeczkę więcej sprytu, ale tutaj popatrz, też masz jeszcze tutaj breakpointa. Z tymi zdebagowaniem to w ogóle nie wchodźmy, bo to jest straszne bawno. Tak? Breakpointy są czysto tylko i wyłącznie pod debugowanie, tak? Tak. Więc jakby skupmy się na tych najciekawszych rzeczach. Te najciekawsze rzeczy... Ja bym powiedział, że najciekawsze rzeczy to będą do trap instruction illegal, prawda? No bo możemy wykonać nielegalną instrukcję. Myślę, że dosyć ciekawy będzie do page fault, prawda? No page fault będzie na pewno bardzo ciekawy, bo on może się zakończyć dwoma rzeczami, znaczy trzema. Albo wysłaniem 6XVA, albo co? Albo podmianą stronę, to trzeci ty jak to właśnie. Nie pamiętam. Nie, może nie. Może tylko dwoma, może to jest jak modify tam na 3-5, prawda? Tam do ilu trzeba policzyć, żeby rzucić sobie świetny gra na ręczny. Dobra. To co? To do page fault to będzie ciekawe, ale tak ogólnie to, żeby się temu przyjrzeć, do page fault identifier. Tutaj w ogóle jest ciekawe to, że load niewyrównany jest obsługiwany przez system operacyjny. Może być. Może być równie dobrze, może być obsługiwany przez SBI. To wszystko zależy. Tak? To wszystko zależy. No dobra. Ten do page fault, trzeba go kurde jakoś znaleźć, bo to jest ciężkie. Ja tak go klikam i go nie widać, prawda? Ale widać go jako funkcję w RISC-V, więc macie RISC-V MM, czyli Memory Management Fault. I tutaj wchodzimy i zobaczcie, że my potrzebujemy COS, adres i później jest jakieś rozpatrywanie, a w co to walnęło. A co się stało, czy jądro czegoś nie napsuło, czy znalezienie adresu wirtualnego w user space, prawda, który za to odpowiada, jakoś prawda, taki duży kod, który odpowiada za to, żeby to ostatecznie gdzieś tam wrzucić do podsystemu pamięci wirtualnej, żeby ostatecznie tego page faulta wygenerować, no albo tam skraszować jądro, albo wysłać gdzieś sygnał, prawda. No bo pewnie badaria to jest, nie wiem co to jest badaria, ale domyślałbym się, że to jest właśnie powiedzenie, że coś tu się strasznie złego stało, tak? Ale trzeba by było sprawdzić te źródła. Ale tutaj dodaliśmy do głównego wejścia do podsystemu pamięci wirtualnej, czyli tu page-folka, tak? Tutaj jesteśmy, tu jest fajnie, znaczy tu są ciekawe rzeczy, nie wiem czy jest aż tak strasznie fajnie, poczytanie tego może, prawda, czy spożyć o... No właśnie. No dobra, ale jeszcze jest. Tu jest obsługa tych wszystkich trapów. Oczywiście znowuż są jakieś makra, więc nie wiadomo o co chodzi, prawda? Ale z grubsza rzecz biorąc, to widać, to troszeczkę widać, co się tutaj dzieje, tak? To znaczy się, macie. To jest wysłanie. To jest wysłanie sygnału, tak? Tutaj widać SIGBASa, prawda, i mówimy czym SIGINFO, które zostanie przekazane do user space'a. Czy WUPS to jest to, co zostanie przekazane do user space'a? No nie, bo tutaj chyba jest od razu rozpatrywane, czy to się trafiło w kernel space'ie, czy w user space'ie. No trzeba by było, wiesz, no nie wiem. To jest tak, że nikt nie jest w stanie mieć wkutych na blachę całego tego kodu w najnowszej wersji. Da, więc jakby przez cały czas jakby chcę po prostu z wami przejść tą ścieżkę, w jaki sposób ja eksploruję ten kod. Prawda? Bo ja robię to po raz pierwszy. Czy mam oczekiwania, bo przeglądałem inne systemy? I powiem szczerze, nie zauważam większych różnic. Znaczy, ja jeśli zauważam, to niektóre na minus. To znaczy, że jest jakiś taki
zbyt prosty. Czekałem. No na przykład nadal mam problemy i nie potrafię na przykład odpowiedzieć na pytanie, czy pamięć jądra jest swapowalna, czy nie jest swapowalna w produkcie. Bo we frygniezdi są kawałki swapowane i wspiera swapowanie przestrzeni. A tutaj chyba nie. Ale nie wiem. No widać, prawda? Jeśli user mode, to się przytrap, a jeśli nie udało się, to zdechnie, prawda? To grzecznie zdechnie i ten. Te fix up exceptions, to jest strasznie ciekawe. My do tego powrócimy, jak się będziemy zastanawiać, jak to się dzieje, że procedury copy from user i copy to user nie wywalają jądra w działaniu. No bo one mogą wykonać niedozwolony dostęp do pamięci po prostu. Jak to się dzieje, że one nie rozwalają jądra? I ten fix up exception on to robi. To jest jedna z tych rzeczy. I ten mechanizm jest troszeczkę bardziej złożony i on jest akurat jest inny niż tu jest inny niż jest, czy jest lepszy, czy jest gorszy, ciężko mi powiedzieć. Jest po prostu tak. Ma troszeczkę inną charakterystykę. Wydaje się, że jest trochę wolniejszy. Ale to nie jest duży problem. Bo specyfika tego jest taka, że to się dzieje mega rzadko. A jak się mega rzadko, to sobie nie może być tak wolny. Albo przynajmniej nie zbyt szybko. No to dobra, to posłuchajcie, to właściwie, coś zwiedziliśmy, fajnie by było wejść głębiej w przerwania, być może wejść głębiej w procedury jakieś, no ale okej, tyle, dobra, no to tyle na dzisiaj.